Assalamu alaikum, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejny piątek na moim vlogu. Dzisiaj po raz kolejny chciałabym poruszyć temat związany z macierzyństwem, z rodziną, z życiem rodzinnym. I ten temat będzie dla mnie bardzo ważny, ponieważ na jednym z przedmiotów na moich studiach pani profesor powiedziała bardzo ważne zdanie, które mam nadzieję będę pamiętać przez całe swoje życie i mam nadzieję również przekażę je moim dzieciom, a dzięki temu filmikowi przekażę go również Wam. Zdanie to brzmiało, że najwspanialszym, co może dać matka swoim dzieciom, jest to, żeby kochać ich ojca. I najwspanialszym, co może dać ojciec swoim dzieciom, jest kochać ich mamę. I właśnie ta miłość rodzicielska. Miłość rodzicielska. Właśnie w tej miłości rodzicielskiej czasami zapominamy o tej miłości do naszego współmałżonka. Zapominamy, że tak naprawdę nie wychowujemy dzieci na tu i teraz, tylko wychowujemy nasze dzieci dla przyszłości, dla przyszłych pokoleń, dla przyszłości tego świata. Większość z nas jednak chciałaby, żeby nasze dzieci wyszły w przyszłości za mąż, ożeniły się, żeby założyły swoje rodziny. A czy na co dzień myślimy o tym, że jesteśmy dla naszych dzieci przykładem, a szczególnie przykładem relacji międzyludzkich, szczególnie tych relacji partnerskich między mężem i żoną? Czy chcielibyśmy, żeby nasza córka traktowała swojego męża tak, jak my traktujemy jej tatę? Czy chcielibyśmy, żeby nasz syn traktował swoją żonę tak, jak nasz mąż traktuje nas? Co więcej, czy chcielibyśmy, żeby mąż naszej córki traktował ją tak, jak nasz mąż traktuje nas? Albo żeby żona naszego syna traktowała go w sposób, w jaki my traktujemy naszego męża? Może troszkę to zagmatwałam, może za dużo to przegadałam, ale chodzi o to, że nasze dzieci nas obserwują. Obserwują nasze sposoby wyrażania miłości, nasze sposoby wyrażania trudnych emocji. Obserwują to, jak wspólnie z małżonkiem radzimy sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych. Obserwują to, jak wspólnie spędzamy czas. Bardzo często biorą z nas przykład. Jeżeli to nie jest taki prosty przykład, takie przełożenie 1 do 1, i bywa tak, że dzieci buntują się i chcą zrobić zupełnie inaczej, często jednak ten przykład jest nieuświadamiany i dzieci kopiują nasze zachowania. Istnieją również teorie, w których nasze dzieci będą miały relację podobną do naszych rodziców. Chodzi o to, że przez zaprzeczenie temu, co robimy my, i jeżeli dzieci w naszym domu nie były do końca zadowolone z tego, jak wyglądała nasza relacja rodzinna, będą chciały pewne rzeczy zmienić, przez co wrócą do schematów praktykowanych przez naszych rodziców. Bo przecież my też mogliśmy tak robić, że pewne rzeczy, które działy się u nas w domu, podobały nam się, inne mniej, i staraliśmy się zrobić zupełnie na odwrót. Jest tak, że żyjemy w pewnych schematach kulturowych i pewnych rzeczy się nie jest nam łatwo się wyspać. Często bez pracy nad sobą, bez pracy nad relacją, nie potrafimy radzić sobie właśnie w trudnych sytuacjach, w sytuacjach konfliktowych, czy nie potrafimy nawet w tych najprostszych czynnościach, takich, kiedy na przykład jest czas wolny, jak go spędzać. Myślę, że te pytania właśnie dotyczące tego, jak wyglądała relacja Twoich rodziców, jak Ty ją widziałeś, co Ci się w niej podobało, co nie. Myślę, że to są ważne pytania do zadania sobie już przed ślubem. Myślę, że czas na życzeństwa jest właściwym czasem, żeby zadać sobie te pytania i chociaż teoretycznie
porozmawiać o tym, jak chcielibyśmy, żeby nasz związek, nasze małżeństwo wyglądało, bo przecież dobre, zgodne małżeństwo jest doskonałą podstawą do tego, żeby rozwój dzieci zrodzonych z tego małżeństwa przebiegał harmonijnie, a dzieci były szczęśliwe. Ja wiem, pewnie teraz odezwą się osoby, które wyrosły w rodzinach trudnych, w rodzinach z problemami i które doskonale sobie radzą w życiu, ale zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć i zawsze warto, jeżeli mamy wiedzę o tym, jak robić dobrze, warto zrobić dobrze. Przecież wiem, że i na przykładzie diety. Wiem, że są osoby, które odżywiają się niezdrowo i są zdrowe. No tak, ale lepiej odżywać się zdrowo i być zdrowym. Tak samo lepiej zadbać o swoje relacje, nim zdecydujemy się na dzieci. A jeżeli już mamy dzieci, to i tak warto dbać o swoje relacje, bo jesteśmy przykładem relacji dla naszych dzieci. Życzę Wam dobrych relacji z Waszymi najbliższymi, z Waszymi małżonkami oraz z Waszymi dziećmi i spokojnego czasu, spokojnego świętowania, jeżeli świętujecie, jeżeli nie świętujecie, to miłego odpoczynku i do usłyszenia, inshallah, w przyszłym tygodniu. Salam aleikum.